Siemaneczko, witam was w drugim odcineczku z Kingdom Rush 5 Alliance. Więc lecimy z kolejnym, tutaj jeszcze tego nie zrobiłem. Powiem wam tak szczerze, tutaj achievement już zrobiłem, ale nagranie mi się nie nagrało dobrze. W ogóle dźwięk z gry się nie nagrał, dlatego właśnie lecimy z na nowo. Żeby zrobić w ogóle to, no to tutaj trzeba tych walnąć, tego co przechodzi. Jeszcze tutaj jest na linie. Jeden. Właśnie. Jeden Mario. Tutaj w ogóle możemy spuścić. Opa. Tu jest drugi. Tu jest trzeci. I tu jest czwarty i za to jest achievement. Ogólnie. Więc dobra. Lecimy tutaj z ustawieniem w miarę sensownym. Według mnie takie sensowne tutaj rozmieszczenie to jest właśnie, żeby tutaj zrobić ochronkę. Czyli tu robimy tak, żeby właśnie jak najwięcej ten archer tutaj bił. Tak samo ten. W późniejszych etapach będzie tutaj będą wchodzić windą i tutaj będą wchodzić windą. Więc to będzie naprawdę ciężkie. Dobra, my tutaj idziemy. Tutaj sobie weźmiemy archera. Tu magika. Tego sobie upgrade'ujemy do prawie fulla. I możemy teraz lecieć z wave'em pierwszym. Będzie taki sensownie słaby. Bo tutaj od razu zrobimy tak. Tutaj sobie wezmę właśnie manę. Many, czy to jest runa po prostu zwykła. Faster than the wind. Don't blink. Dobra, tutaj będziemy mieć tych przeszkolonych. No, Archer może też tutaj pójść. Ewentualnie, żeby tutaj pomóc naszym. No i tutaj weźmiemy tak, zrobimy strzałkami, żeby właśnie było jak najwięcej. Tu byśmy mogli praktycznie wziąć i już odpalać kolejny. Bo teraz trzeba troszeczkę zarobić tutaj właśnie na tych ptokach. Którzy nie wiedzą, tutaj można właśnie wykupywać. Więc awaryjnie tutaj kupiłem jednego. Jakby nie przeszedł. No bo jakby przeszedł, no. Bardziej. Dobra, mamy tak. Tutaj krytyki dostają, więc lecimy. 55, więc będzie jeszcze mocniejszy atak. Myślę, że nawet tak będziemy mogli tutaj fajnie to zrobić, że przejdziemy tu szybko. W miarę możliwości oczywiście. Always on target. Tutaj świnki. Tutaj bym chciał tych. I tak, tutaj archer musi być. Bo tutaj, jak widzicie, biegną. Też przeskakują. A nie chcę też zbytnio, żeby tutaj moi stali. Tutaj z tego musimy zrobić na fulla. Praktycznie ten niepoczynnie tak zrobiłem, mogłem inaczej to zrobić. Ale nasz archer może tutaj tak przejść. Dobra, mamy tak, tak. Don't blink. No niech ten tutaj z daleka wali. 125, więc tutaj upgrade tych robimy.
Tu możemy tak zrobić. Będą jeszcze takie trujące gady. Dobra, tutaj tak. Tych, żeby poatakować. Trochę. Ten niech się tutaj przejdzie. Najważniejsze, żeby tych się pozbyć. Dobra, mamy więcej tutaj ataku. Always on target for the alliance. Dobra, tu nasi se jakoś dają radę. Our spears never wilt. Dobra, weźmiemy tak. No mamy tych trujących właśnie węże. Takie trujące, no. Tu przy nich. Może być krucho, ale tak, to robimy na fulla. I am unrivaled. Ty byś mógł tutaj pomóc, podskoczyć. Tu. Ty szybciej w tą stronę. Tutaj dwa folibery. Ten zawsze coś tutaj utruje. Tyk. Jeden tutaj będzie atakować. No, będzie coś z tego, na pewno. Dobra, jednego Volibera będziemy mogli teraz pokonać, drugiego tak samo. I mamy tutaj otwartą teraz furtkę. Żeby tutaj upgrade zrobić, to potrzebujemy jeszcze dychę właśnie. Czyli tutaj zrobić też na niebieskich. No jeszcze troszeczkę nam brakuje tutaj. Tych upgrade'ujemy. Tutaj możemy tutaj walnąć właśnie naszych sprzymierzeńców. Zobaczmy, co będzie szło. Kolejna fala. Więc tutaj niech walczy. Myślę, czy tutaj nie zrobić. Tu może maga zrobimy. O, tak, tutaj maga. Tutaj tego upgrade'ujemy za niedługo. I myślę, że będzie wszystko ok. Dobra, tych dwóch tutaj przytrzymamy naszymi ludźmi. Teraz bierzemy właśnie kolejną turę. I tak jak mówiłem, tutaj będzie się działo powoli. Bo tutaj wchodzą, później tu, dwa razy tutaj i później tutaj wchodzą, jakoś tak było. Więc tutaj bym mógł tych wziąć, żeby oni tutaj przytrzymali. Tutaj możemy tak tego zrobić. Archer może tutaj przejść. A my możemy tutaj właśnie tymi strzałami. Okej, ten ma 240. Tych możemy tutaj troszkę cofnąć. Albo nawet właśnie, żeby zaatakowali. Bo to będzie bardziej bezpieczne w tym momencie. Kolejne. Lecimy z kolejnym. Więc tutaj upgrade. Tu by też się przydał upgrade. Tych naszych strażników. Cnoty. Might die even.
Więc tych mamy już tutaj z głowy. Tak, tutaj bym dał właśnie wieżyczkę. Awaryjnie. Dobra, tutaj tak. Ten niech tutaj wejdzie. I tak, tutaj wieżyczka. Tutaj niech będą ochroniarze. Tak, te może się cofnąć tutaj troszeczkę nawet do tyłu bardziej. Cyk, cyk, cyk. No i nawet to będzie szło teraz. Dobra, tych możemy tutaj cofnąć, żeby oni tutaj chronili. Dobra, alianci tutaj. I teraz tak, to na fioletowo. Bo ten będzie miał duży tutaj rozbrysk. O, pięknie. Dobra, kolejna fala. Fala Dunaju, powiem tak szczerze. Niech tutaj dojdą. Tutaj tego, Himena, walnąć. Dobra, ten tutaj. No, tutaj sobie już poradzą w miarę możliwości. Tak jak właśnie o to mi chodziło, że tutaj będzie ciężko. Dobra, tutaj musimy tak zrobić, żeby właśnie nikt nie przeszedł. Bo jak przejdą, to będzie już ciężko. Nowe postacie. O. Dobra, ale damy radę sobie z nimi. Tak, tutaj. Za to jest więcej golda. Widzę. No, pięknie tutaj lecimy do góry. ...215 potrzebuję, żeby mieć wyższy poziom maga. A ten mag naprawdę może nam tutaj, nie powiem co, uratować. Always on target. Faster than a wind. Dobra. Mamy kolejną, 11 falę, więc blisko, blisko już końcówki. Dobra. Tu. Don't blink. I podejrzewam, że tutaj też za chwilę będzie ruszone. Dobra, tutaj mamy tak, że mamy czym się bronić cały czas. No, tak, tutaj. Tutaj idą, więc... Tutaj tak samo. Ale myślę, że ten będzie mógł sobie tutaj stanąć i chociaż oszczeliwać ich. Dobra, jeszcze wyższy. Wow. Ten to dopiero ma tutaj
Jestem za 215. Więc ostatni rush będzie najgorszy, według mnie. Tutaj mamy tak, a tak. W miarę taki masywny. To jest takie awaryjne przejście. Dobrze, że tych mam jeszcze, co nie? Więc oni mogą tutaj poprzechodzić. Ci alianci to naprawdę... Ło, ho, 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 ho. Tutaj to może być ciężko, naprawdę ciężko. Dobra, przepuść go kawałek, żeby tutaj wieżyczka w niego ładnie łoiła i mamy ten level skończony. Znaczy gwiazdeczki, więc nie było aż tak trudno. Nie wiem, czemu tutaj mi się audio nagrało. A dobrze, miałem taki smaczek, żeby sprawdzić w ogóle w środku nagrania. Więc teraz wiem, że to wszystko działa. Więc powiem tak, po tej misji właśnie kończymy teraz. Zobaczę jeszcze tutaj upgrade'y. Czyli możemy jeszcze lepsze tutaj wykorzystanie zrobić. Okej, teraz ta. Co ona by mogła mieć tutaj? Ten mi się bardzo potrzebny jest, praktycznie. Ale tutaj... Te dwa. Okej. No i teraz upgrade'y. Okej, może tak być. Póki co. No i mamy New Tower. Kusznicy. O, no to będzie speed. Jeszcze lepiej. Nie. Mniejszy, ale więcej ataku robi. Mniejszy czas czy większy czas? A, to jest, że dłużej się ładuje. Dobra, więc z tym się, zajmiemy dopiero w następnym odcinku, więc to by było na tyle. Nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu, no i subskrypcji. Trzymajcie się i hejos!